Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, Dziennik Gazeta Prawna. Jesteśmy na forum ekonomicznym w Karpaczu, a ze mną studio Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Dziennika Gazety Prawnej. Pani profesor doktor habilitowana Elżbieta Mączyńska ze Szkoły Głównej Handlowej oraz honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry. Dobry. Pani profesor, mam takie pytanie. Zajmuje się Pani samotnością. Dlaczego? Przecież to jest domena psychologów, psychiatrów, socjologów, no może literatury pięknej, ale ekonomiści? Pan powiedział, zajmuje się samotnością. To nie jest mój główny przedmiot zainteresowań. Ja jestem ekonomistką i to, co jest istotne, od niedawna okazało się, że samotność to jest problem ekonomiczny. Myśmy się przyzwyczaili, że o samotności mówi się w jakichś romantycznych historiach, filmach, o miłości, o porzuconych osobach, o cierpiących osobach i tak dalej. Również od strony psychologicznej było to rozpatrywane, a w 2020 roku po raz pierwszy w skali światowej ukazała się książka brytyjskiej ekonomistki o ekonomicznych kosztach samotności. Książka jest przetłumaczona na język polski, więc bardzo zalecam. I ona została przez bardzo prominentnych ekonomistów światowych uznana jako pewien przełom w myśleniu i postrzeganiu tego, co się dzieje. A dzieje się to, co wszyscy odczuwamy, czujemy na naszych plecach, mianowicie dokonuje się przesilenie cywilizacyjne, czyli stara cywilizacja, nasza dobra przemysłowa, się kurczy, wypychana jest przez nową, digitalną, gospodarka oparta na wiedzy, no różnie to jest nazywane. Ona nie dość, że jest różnie nazywana, to jeszcze jest ciągle niedodefiniowana, ale jej symbolem jest sztuczna inteligencja. I sztuczna inteligencja, co prawda niektórzy uważają, że w ogóle jest absurdem używanie słowa inteligencja do tego, co my określamy, bo to są po prostu algorytmy matematyczne i nie jest sztuczna inteligencja zdolna do samodzielnego myślenia, tak jak człowiek, no ale wszystko przed nami. Szykuje się piąta rewolucja, która przynosi taką, ma przynieść na razie w zarodku, w laboratoriach, że roboty będą się same ze sobą porozumiewały. I teraz te nowe technologie to jest dobrodziejstwo. Technologia jak nóż. Nożem można zabić człowieka, ale nożem można uratować wisielcowi życie. Więc tak samo jest z nową technologią, czyli ze sztuczną inteligencją. My stykamy się z nią na co dzień, korzystamy jako wykładowcy na przykład z wykładów online, z różnego rodzaju usług, które są, rozmawia z nami robot. I to jest dobre, to jest na pewno sprzyja różnym zjawiskom, które powiększają nasz dobrobyt, dobrostan, ale z nowymi technologiami jest tak, że trzeba dbać o to, żeby wykorzystać je optymalnie. Optymalnie to znaczy nie za dużo, nie za mało, ale w sam raz. I teraz te nowe technologie zwiększają zagrożenie tego, co już się objawiało wcześniej, bo one powodują, sprzyjają jakby albo zwiększają ryzyko izolacji ludzi od siebie. Czyli, no bo na dobrą sprawę może pan sobie wyobrazić, pan jako dziennikarz, ja jako naukowiec, że nie wychylam nosa z domu i pół roku albo kilka miesięcy siedzę, mam przesłane pieniądze, mam zapłacone przez internet za moje dostawy. Jednym słowem, nie muszę się z nikim kontaktować, ale no, człowiek. Przeżyliśmy to. Proszę? Przeżyliśmy to w okresie pandemii. Ale właśnie wszyscy ten problem samotności łączą z pandemią, że to pandemia i ona nam to uświadomiła, że byliśmy izolowani. Zresztą określane to było jako dystans społeczny czy izolacja społeczna, ale to jest dystans fizyczny, bo można być zdystansowanym fizycznie, czyli pan gdzie indziej, jak gdzie indziej, ale mamy ożywione relacje w różny sposób, telefoniczne czy właśnie e-mailowe i tak dalej. Więc, ale to problem samotności pojawił się wcześniej i te badania, które są, one no,
pokazują, że to wraz, że wiek XXI to będzie wiekiem, już jest, już się staje, ale że będzie wiekiem takiej samotności, jakiej ludzkość nigdy wcześniej nie doświadczyła. A człowiek jest istotą stadną, potrzebuje drugiego człowieka z przyczyn oczywistych. I teraz pan zadał pytanie, no dobrze, ja jako ekonomistka, co ma piernik do wiatraka, czyli moje zainteresowania samotnością? Sama mam liczną rodzinę, 4 maleńkich wnuków, więc czasami marzę o tym, być, żeby być samotnie i mieć święty spokój. Więc nie o to tu chodzi. Tu chodzi o samotność wymuszaną, naszą izolację, której nie chcemy, a nowe warunki, nowe technologie nas do tego, no, temu sprzyjają i zwiększają takie ryzyko. A to się łączy z kosztami. Sprawa zaczęła być dość głośna, kiedy w 2018 roku pani ówczesna premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, w 2018 roku, a więc przed pandemią, zdecydowała, że powołany zostanie minister do spraw samotności. Ministerstwo do spraw samotności. Dlaczego? I dlaczego właśnie ja jako ekonomistka się tym zajmuję? Dlatego, że przedsiębiorcy brytyjscy pokazali rządowi brytyjskiemu rachunek, jakie ponoszą koszty w związku z tym, że ludzie są samotni. Koszty związane, większa liczba zwolnień lekarskich, gorsze funkcjonowanie pracownika, który jest, ma trudności w nawiązywaniu relacji, takich relacji międzyludzkich, co jest określane jako kapitał społeczny. Czyli i tutaj często jest mylony kapitał ludzki z kapitałem społecznym, a to są dwie różne rzeczy. Kapitał ludzki to my ludzie z naszym wykształceniem, potencjałem, możliwościami, a kapitał społeczny to są nasze relacje, które dają synergię. Jesteśmy samotni, to tej synergii nie ma. Jak była pandemia, to skończyły się konferencje, wyjazdy, spotkania w hotelach i tak dalej, jak był lockdown, i okazało się, że takie są szacunki. Można się zastanawiać, czy badania były metodycznie całkiem właściwe, czy też miały wady. Na pewno jakieś wady by się tam znalazło, ale okazało się, że kreatywność menedżerów, tych ludzi, którzy podejmują decyzje, spadła o około 20%. Proszę pana, 20% to jest 1/5. Dlatego, że porozumiewamy się tam zdalnie, nie zaglądamy sobie w oczy, nie rozmawiamy w kuluarach, a to daje dodatkowy potencjał synergiczny. To był taki sygnał brytyjski, a w 2020 roku Japończycy też założyli Ministerstwo Samotności, bo się okazało, że nawet w tym najbardziej ucyfrowionym kraju okazało się, że wielu Japończyków, tam starsi ludzie stuletni, to żadna... Przestano wysyłać listy gratulacyjne do stulatków w Japonii, bo jest ich tylu, bo jest tak dużo. Ale nie tylko dotyczy to stulatków, po prostu ludzie zaczęli celowo popełniać drobne przestępstwa, żeby trafić do więzienia. Bo tam przynajmniej jest z kim porozmawiać. Więc to pokazuje, jaki to jest duży problem. Jeżeli my mówimy, że jesteśmy osamotnieni, że ten syndrom, epidemia samotności, używa się określenia epidemia samotności. Jeżeli mówimy, że jest ta epidemia samotności, a ona jest widoczna wszędzie, wszystkie badania to potwierdzają, 60% Londyńczyków w badaniach powiedziało, że odczuwa problem samotności. U nas w Polsce ukazał się pierwszy raport o samotności i okazało się, że to Instytut Pokolenia zrobił takie badania i okazało się, że najbardziej samotnymi osobami są mężczyźni w okolicach 40, a zwłaszcza na wsi, bo nie ma, kobiety uciekają ze wsi i tak dalej, i młodzież. I wydaje się, że to jest paradoks. No jak? Mamy Facebooka, mamy Twittera, te nazwy się pozmieniały, ale ja używam starych. I jesteśmy samotni? Przecież jednym kliknięciem możemy mieć nieskończoną liczbę przyjaciół i tak dalej. Okazuje się, że to pogłębia samotność. Panie profesor, no to jakie jest rozwiązanie? Bo rozumiem, że jeśli mamy diagnozę, no to szukamy rozwiązań. I
rozwiązań, też szuka pomysłów, co z tym zrobić. Rozwiązań jest wiele, ale jeszcze chciałam do tego, do tych kosztów, że te koszty są tak ogromne i tak zastraszające, a my w dodatku nie wszystko umiemy policzyć. Bo jak policzyć koszty tego, że ktoś z powodu samotności popada w depresję? Albo jak policzyć koszty tego, że z powodu samotności gorzej pracuję? Mam wypalenie na przykład, to bardzo często. No, są próby oszacowania, jak to wpływa na gospodarkę, kiedy właśnie no jest chociażby absencja z powodu choroby. Absencja tak? z powodu choroby, no to właśnie był rachunek Brytyjczyków. Albo no, koszty, które są potrzebne, żeby powrócić do zdrowia. Leczenia, koszty leczenia. Tak. Ale jeszcze, koszty to może negatywnie wpływać na, nawet na demokrację, bo ci ludzie są, trudności mają z przyjęciem jakichś innych opinii, po prostu są zamknięci w swojej bańce. Te badania, my jesteśmy w strefie SGH i na forum w Karpaczu, to warto powiedzieć, że te badania, które przeprowadziła pani profesor Hertz, one zaczęły się od studentów, bo jej studenci przychodzili i mówili, że bardzo cierpią z powodu samotności. Panie profesor, no to co zrobić? Jakie są proponowane, no bo oczywiście nie trzeba wiemy. Trzeba odkręcać to, co się wydarzyło, co sami wypracowaliśmy, co właśnie, to po pierwsze, czyli trzeba naprawić te błędy, które były, zaraz powiem jakie. A po drugie, zastanowić się nad tą optymalizacją wykorzystania nowych technologii, żeby nie pogłębiać tego problemu samotności. Jakie są rozwiązania? Rozwiązania są na wszystkich szczeblach. Począwszy od naszych domowych, jeżeli mamy badania, że 25% dzieci i młodzieży cierpi na choroby psychiczne w Polsce, a w Unii Europejskiej średnio to tam jest około 14%. To się zmienia oczywiście, ale już nawet tak podane liczby dość są przerażające, bo to się, on, taki człowiek nie jest w pełni sprawny dla gospodarki też. I jeżeli jest tak, to znaczy, że gdzieś popełniamy błędy i te błędy zaczynają się już od okresu dziecięcego. Jeżeli rodzice na przykład dla świętego spokoju dają dzieciakowi smartfona albo jakąś inną gierkę elektroniczną i dziecko zapada się w ten komputer czy w inne urządzenie, to ono potem ma kłopoty z rozmową z rodzicami. Nie jest skłonne, woli sobie porozmawiać w komputerze. A na poziomie, no bo to są poziom domowy, no trudno ludziom to narzucić, to już musi być świadoma ich decyzja, prawda? Można apelować, ale na poziomie rozwiązań, czy biznesu, czy całej gospodarki. No zaraz o tym powiem, ale pan mówi trudno, ale pracownicy Doliny Krzemowej, a więc Centrum Cyfryzacji i Sztucznej Inteligencji, ci pracownicy, większość z nich swoim dzieciom do 12-14 lat zabrania korzystania ze smartfonów i no, są świadomi tego, jakie to niosą konsekwencje, tak, więc ale nie narzucimy tego pani profesor, ale ja odgórnie. Są szkoły tak waldorfowskie, Waldorfa to się pisze, czyta się różnie w zależności. I tam są szkoły, kiedy właśnie do tam 12 czy 13 roku życia ucznia nie używa się w szkole tych urządzeń. Więc można powiedzieć, no to jest, to może lepiej jakoś zastanowić się nad optymalizacją użytkowania. Tak jak u pana na panelu było, że Chińczycy wprowadzili zasadę, że 1,5 godziny dziennie tylko można używać, młodzi ludzie mogą używać, no ale jak to sprawdzać? To są dyktatorskie rozwiązania i w cywilizacji, w demokracji liberalnej nie jesteśmy właśnie, w stanie właśnie. Tego. Tym niemniej trzeba się nad tym zastanowić, począwszy od systemu edukacyjnego. Natomiast jeżeli chodzi o biznes, to okazuje się, że im bardziej ludzie ze sobą obcują bezpośrednio, spotykają się, piją kawę,
rozmawiają nie tylko w ramach swojego departamentu czy wydziału, tym większa jest wydajność i produktywność tych ludzi i kreatywność, co jest najważniejsze, bo taka rozmowa nakręca różne zainteresowania. Czyli i pracodawcy świadomi to robią, znaczy robią jakieś strefy, na przykład takie miejsce, rodzaj mini kuchni czy kawiarni, gdzie pracownicy mogą się spotkać, wypić kawę, porozmawiać. Mądrzy pracodawcy, a nie mądrzy pracodawcy instalują w toaletach kamery, żeby sprawdzać, ile czasu pracownik przebywa w toalecie albo pali papierosa. No to jest różnica. Czyli czy traktujemy te nowe technologie jako nowe wyzwania. No i oczywiście tutaj różnego rodzaju spotkania bezpośrednie, ale też spotkania interdyscyplinarne, to znaczy nie tylko w ramach jednej bańki zawodowej, tylko popatrzeć też na inne dziedziny. Czyli na przykład tak jak tutaj na forum. Pani profesor, musimy kończyć niestety, bo następne już rozmowy wiem, że w studio będą się odbywały. Temat bardzo interesujący i myślę, że jeszcze nie raz będzie okazja do porozmawiania. Konkludując, warto dbać nie tylko dla własnego zdrowia, ale i dla własnych finansów o to, żeby mieć jak najszersze kontakty społeczne. Tak, bo samotność pogarsza nasz dobrostan społeczny i grozi pogorszeniem wyników naszej gospodarki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem w studiu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie była pani profesor doktor habilitowana Elżbieta Mączyńska.